kosze. Dzisiaj przygotuję botwinkę. Wczoraj zaparzałam żeberka na grilla. Został mi więc wywar. Wykorzystam go do tego, aby zrobić właśnie botwinkę. Mam tu buraczki, które umyłam. Odetnę je. Buraczki zetrę na tarce, a botwinkę posiekam. Liście oprócz szatkowania w poprzek przetnę je jeszcze kilka razy w drugą stronę. Aby w zupie nie było takich długich kawałków. No, chyba wystarczy. Buraczki, jak widać, są dosyć duże, więc zetrę je na tarce. Buraczki i liście mam pokrojone, za chwilę będę je wrzucać do gorącego wywaru. Z wywaru żeberek, jak był chłodny, zdjęłam tłuszcz. Bo wiadomo, żeberka są tłuste, więc ten tłuszcz został. I dzisiaj go usunęłam, jak wywar był zimny. Teraz go zagotowuję i zaraz wrzucę do niego buraczki. Na wrzący wywar wrzucam buraczki. Doleję teraz łyżkę octu, żeby był ładny kolor. Buraczki muszą się chwilkę pogotować, a potem dorzucę botwinkę, dlatego że botwinka jest delikatniejsza. Buraczki się pięknie gotują. Teraz czas na botwinkę. I teraz tak zupa będzie się gotowała około 10 minut. Wywar, w którym się wczoraj gotowały żeberka, doprawiłam jarzynką, pieprzem, zielem angielskim i chyba listkami laurowymi, o ile dobrze pamiętam. Teraz posmakuję, czy jest dość przyprawione. Wcale nie jest zły. Ale myślę, że dodatek dwóch kostek bulionu jarzynowego dobrze tu zrobi. Posmakuję, jak jest teraz po dodaniu kostek rosołowych. Zdecydowanie lepiej. Możemy kończyć zupę. Do śmietany dodaję dwie, no na tę ilość może nawet trzy łyżeczki mąki ziemniaczanej. Dobrze ją rozmieszam. Do śmietany dodam kilka łyżek gorącej zupy. I tak zahartowaną śmietanę teraz wleję do zupy. Ostatnie smakowanie. Jest ok, można podawać. Botwinka to pierwsza właściwie wiosenna zupa. Jest bardzo prosta w przygotowaniu i na pewno bardzo smaczna. Super, bardzo lubię takie wiosenne zupy. Wszystkim smakoszom życzę smacznego.